Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przeżywamy uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, czyli tej prawdy, że Maryja z ciałem i duszą została wzięta do nieba przez Boga w nagrodę za ziemską wierność Bożemu prawu i Bogu tutaj na ziemi. Ta prawda o wniebowzięciu Matki Bożej z ciałem i duszą do chwały zbawionych była przez Kościół od początku przeżywana i naród, lud Boży zawsze czcił Matkę Bożą i wierzył w jej chwalebne wniesienie do zbawienia. Jednak ta prawda została dopiero uroczyście ogłoszona jako dogmat 1 listopada 1950 roku przez papieża Piusa XII. Sięgamy do tekstów Pisma Świętego na tę wielką uroczystość maryjną. Pierwsze czytanie to z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła, gdzie czytam: Świątynia Boga w niebie się otwarła i arka Jego przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. A jest brzemienna i woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie, oto wielki smok barwy ognia, mający 7 głów i 10 rogów, a na głowach jego 7 diademów, a ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba. I rzucił je na ziemię i stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało uniesione jej dziecię do Boga i do Jego tronu. A niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga. Księga Apokalipsy pokazuje w tej wizji niebo, świątynię Boga, Arkę Przymierza. To są symbole działania Boga, Jego obecności, Jego miłości, potęgi. Niewiasta tutaj ma dwa znaczenia. Jest nią Maryja jako Matka Syna Bożego i jest nią wspólnota Kościoła, którą szatan będzie prześladował, z którą będzie walczył. Będzie walczył z Chrystusem i z Jego dziełem i z tymi, którzy są świadkami Jego prawdy i miłości. Ta walka toczy się przez historię aż po dzień dzisiejszy. Toczy się na płaszczyźnie duchowej, moralnej, na płaszczyźnie serca. To każdy człowiek na wzór Maryi ma opowiedzieć się za Chrystusem. Jest to najmądrzejsza decyzja, najbardziej racjonalna. Jeśli stanie po przeciwnej stronie, stanie po stronie szatana i włączy się w całą destrukcję. Kiedy Boże Słowo, Boże Prawo chroni człowieka przed upadkiem, przed demoralizacją i przed potępieniem, i właściwie to prowadzi go najmądrzejszą i najprostszą drogą, choć niełatwą, trudną, ale do nieba, do życia i chwały zbawionych, to pójście za podszeptami szatana jest wejściem na drogę upadku, drogę destrukcji, niszczenia świata, ludzi, cywilizacji. I tego jesteśmy świadkami. Jak wielu ludzi dzisiaj angażuje się w niszczenie, w demoralizację. Maryja jednak pokazuje nam mądrość człowieka, który wyrasta z Bożego Słowa, z Bożego Prawa, Bożego Orędzia. Ona jest posłuszna Panu Bogu
idzie drogą, którą wskazuje Bóg. Dlatego też współpracuje z łaską Bożą. I ewangelista święty Łukasz pokazuje Maryję po zwiastowaniu, jak wybiera się z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy, do Elżbiety, żony Zachariasza, która w podeszłym wieku została matką. Idzie, aby ją pozdrowić, pomagać, aby zanieść jej ten cudowny dar pod sercem Pana Jezusa. To wyjątkowe Boże błogosławieństwo. Tam, pozdrawiając Elżbietę, również przyczynia się do tego, że Elżbieta i zostaje napełniona Duchem Świętym. Porusza się w jej łonie dzieciątko, czyli Jan Chrzciciel. Radość, gdy nawiedza człowieka, człowiek niosący Boga. Dzisiaj też jesteśmy wezwani, aby nieść w swoim sercu Boga i nieść Go również do innych ludzi. Tam, gdzie się niesie Boga, tam jest radość, pokój, tam jest błogosławieństwo, tam jest jakieś nowe doświadczenie nadziei, mocy Bożej. Maria tam również wyśpiewuje chwałę Boga, wielbi Boga, wysławia Go tym przepięknym hymnem, kantykiem, Magnifikat. Uczmy się od Maryi takiej właśnie postawy, otwarcia na Boga, przyjęcia Jego słowa, pozwolenia, aby to słowo w nas mogło działać i wydawać błogosławione owoce w postaci miłości, życia w prawdzie, życia w dobru, służby, poświęcenia, życia według Bożego prawa. Tutaj zachowa człowiek pełną wolność i wewnętrzną dyspozycyjność do czynienia dobra, miłości w tym świecie. A tylko miłość uszczęśliwia i miłość czyni świat pięknym i godnym człowieka. Miłość wtedy nie napada na człowieka, nie napada na bezbronnych, również i na dzieci poczęte, ale je chroni jako cudowny dar Boży. Taka miłość i zdrowa cywilizacja rodzi się tylko z przyjęcia Bożego Słowa, bo ono bogaci człowieka duchowo. Bez tej Bożej prawdy człowiek chodzi w ciemnościach, ogromnych ciemnościach. I dlatego właśnie preferuje, promuje te wszystkie najniższe instynkty, czy też czyny niegodne, haniebne. Już nie wymieniając wszystkich. Sięgamy też do tekstu świętego Pawła, apostoła z listu do Koryntian. Święty Paweł wskazuje tutaj na Chrystusa, bo On jest centrum historii wszechświata. To w Nim i dzięki Niemu zaczyna się nowy porządek świata, nowa era, nowy czas. To dzięki Jezusowi przychodzi do człowieka nadzieja, zbawienie, nowy styl życia. I mówi jak w Adamie, bo tutaj stawia te dwie postaci, Adam jako pierwszy człowiek i Chrystus jako nowy Adam. I mówi jak w Adamie wszyscy umierają z jego powodu nieposłuszeństwa, grzechu. Tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. Jezus okazuje bezgraniczne posłuszeństwo Ojcu i uczy nas tego posłuszeństwa. Maria jest tym pierwszym doskonałym człowiekiem, który to posłuszeństwo na wzór Jezusa realizuje. Ona się zapatruje w Jezusa, ona z Nim żyje jako matka z Synem. Ona się od Niego uczy, choć jest Jego matką. Ona uczy i nas, abyśmy tak kochali Jezusa, byli Mu posłuszni, bo wybieramy wtedy drogę życia. I mówi święty Paweł dalej tak. Jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, czyli zmartwychwstaną, będą mieli udział w chwale. Lecz każdy według własnej kolejności. Tak, Maryja jest tą pierwszą, która w tej chwale Chrystusa zmartwychwstałego uczestniczy, bo ona już z ciałem i duszą po ziemskiej pielgrzymce została wzięta do nieba.
wpatrujmy się w Maryję, bo tym bardziej będziemy się wpatrywać w Chrystusa i od Niego czerpać tę siłę i łaskę, moc. Zapraszam wszystkich na Eucharystię, bo ona jest źródłem naszego uświęcenia, ale i zadatkiem zmartwychwstania. Szczęść Boże. Dzień dobry Państwu. Obecnie trwa czas rekrutacji i podejmowania decyzji o wyborze szkoły. Zachęcam do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną na rok szkolny 2023-2024 Policealnej Szkoły Medycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy. Nasza szkoła może poszczycić się niemalże 60-letnią tradycją kształcenia w zawodach medycznych. Jesteśmy szkołą prowadzoną przez województwo świętokrzyskie. Posiadamy wykwalifikowaną i profesjonalną kadrę pedagogiczną oraz bogato wyposażone sale lekcyjne. Nauka w szkole jest bezpłatna, nie wiąże się z żadnymi opłatami dodatkowymi. Do zapisu do szkoły potrzebne jest świadectwo ukończenia szkoły średniej, niewymagana jest matura. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz wnioski o przyjęciu do szkoły znajdziecie Państwo na stronie internetowej szkoły. Serdecznie zapraszam do skorzystania z naszej oferty dla osób, które niedawno ukończyły szkołę średnią, a także dla osób, które chciałyby przebranżowić się i uzyskać dodatkowe kwalifikacje. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś, pomyśl o swojej zawodowej karierze.